Sylwester grecki. Pepe w śpiworze, jak widzicie. No i tak, ja wam dzisiaj chcę opowiedzieć tylko taki bardzo wąski wycinek tej historii. Chcę opowiedzieć o czasach, jak to wszystko się zaczęło. Jak było jeszcze, zanim nie było fermentów, nawet zanim nie było Domu Kultury w Starym Bielsku, zanim nie było Grupy Twórczej Fermy. Fart, że wytrzymaliśmy wszyscy ze sobą razem. Basia bardzo często, prawie zawsze na wszystkich fermentach zabezpieczała nasze tyły. Ta sytuacja covidowa spowodowała, że to wielkie świętowanie, dzisiaj miało odbyć się gala w Bielskim Centrum Kultury, wielkie gwiazdy kabaretowe. Natomiast stało się tak, że zmuszeni covidem do zupełnego przeobrażenia tej imprezy i skrócenia jej raptem tylko do 2 dni, postanowiliśmy spotkać się w sumie w kolebce fermentów, czyli w Starym Bielsku. Co prawda fermenty zaczęły swoje życie w szkole podstawowej w Starym Bielsku, natomiast my w tymże Starym Bielsku, w miejscu, gdzie mieści się Miejski Dom Kultury, postanowiliśmy sobie zrobić taki wieczór wspomnień. Zaprosiliśmy wszystkie te osoby, które przez te wszystkie lata pomagały nam przy fermentach. Oczywiście impreza była otwarta, więc też te osoby z naszego miasta, które zechciały do nas dotrzeć, mogły zobaczyć to wszystko, co przygotowaliśmy, a przygotowaliśmy naprawdę kawał historii. Odchodzisz do brady i jak na porodówce stoisz za szybą 20, czekaj, kiedy mówi. Samo ciasto czoskowe, albinos, to nie. 2 razy ciasto, to nie. I dostajesz tego kebaba zawinięte jak to dzieciątko i to dziękujesz. Patrzę, stoi taka jedna wypicowana, pończoszliwa, pozłacany ząb. Gdzie obywatelka zamieszkuje? Pod jakim numerem? Pod 7. Proszę bardzo, niech sobie obywatelka mieszka. W końcu mówię, pani, prawda, czy mogę jakoś pani pomóc? No, poproszę pana, no nie, nic. I chodzi, za 5 minut podchodzi. Czy ja mogłabym pożyczyć Belexa? Jakiego Belexa? No taki samochodzik na prąd, no państwo mają mi tutaj. No tak, ale no nie możemy go pożyczać gościom, a czy coś się stało? Nie, nic, bo ja myślałam, że męża przywiozę z plaży. Kiedyś było tych trochę ta mapa wyglądała inaczej, była Paka w Krakowie, na pewno najważniejszy festiwal, Lidzbark Warmiński, Mulatka w Ełku, a później do tej czołówki na pewno doszusował Szpak w Szczecinie, no i myślę, że Fermenty, więc jest teraz takim czołowym festiwalem, który przyciąga najlepszych artystów. No to wziąłem dziewczynę do samochodu, jeździłem wtedy praworowym Fiatem Seicento, jeszcze na rejestracji SD, no to szał, nie? Kolor majtkowy, no piękne, ale tam było ciasno, tam było tak ciasno i tak ciemno, że dopiero po chwili ona się w ogóle kiedyś zorientowała, że obciąga skrzyni biegów, to w ogóle ludzie, skecze, wszystko do kupy, także to ja odbieram to emocjonalnie, po prostu, no, powiem, zakochałem się, to zbyt romantycznie, górnolotnie, ale coś mniej więcej w tym stylu, lubię to. To rok wyjątkowy, bo jubileuszowy, dlatego troszkę egoistycznie do tego podeszliśmy i na fermentowy benefis do Domu Kultury, do Starego Bielska, do miejsca, gdzie tak naprawdę cała nasza przygoda i naszej przyjaźni i wszelkich inicjatyw, realizacji naszych marzeń, a potem też wymyślenia i realizacji fermentów. To się tutaj właśnie zaczęło, więc dzisiejszego wieczoru na tej sali byli nasi przyjaciele, przyjaciele tego festiwalu, ci, którzy przez lat 20 angażują się w jego organizację i po prostu są fermenciakami. Wszystko, co fermentowe, dziękujemy, gratulujemy twojej fermentowej przyjaciele.
Jaka ta umowa żelazna między nami, że nigdy sobie fermenciaki nie dadzą fermenta? Co prawda ja to kiedyś złamałem i fermenta dostał Piotr, ale to tylko dlatego, że jak dobrze wiecie o tym, to jest taki człowiek dusza, człowiek serce. Grupa młodych techników, która trafia do Starego Bielska, tutaj do lokalnej grupy oazowej pod dowództwem księdza Bogusia, jak to nazywaliśmy. To jest właśnie grupa naszych techników. To w szkole naszej, w technikum na Słowackiego, w jakiejś sali takiej widzicie mocno elektrycznej. No i na bazie tego urodziła się ta paczka fermenciaków, która później w kolejnych latach nie tylko fermenty, ale też wiele innych imprez realizowała w naszym mieście, choć fermenty są taką najbardziej spektakularną imprezą, bo to dziś wielki ogólnopolski festiwal, który w normalnych realiach trwa kilka dni w naszym mieście. No i gości na deskach wszystkich scen wielkich artystów oraz tych początkujących, którzy mogą sprawdzić się przed między innymi bielską publicznością. Oczywiście, że jest klucz tego, że fermenty trwają lat 20 i ta grupa, która je realizuje, ciągle jest razem ze sobą. Kluczem jest tak naprawdę to, że festiwal dzieje się tylko przez kilka dni w roku.